Pytacie często o warzywa, dlaczego nie jem? Jem, nie często, ale sobie dorzucę 100 gramów fasoli, której no nie lubiłem, miałem przerwę niedługą, ale jakoś weszła znowu. Także 100 gramów fasoli, tutaj jest 200 gramów indyka, tutaj widzicie jeszcze mam owoce i temu nie jem tak dużo warzyw, no bo często mam owoce i poza tym jakoś no, nie jestem fanem, ale dla trawienia dodaję troszeczkę. Tutaj mamy 100 gramów klejku z Nestle, tego co pokazywałem, i 50 gramów borówek. A co to za gość przyszedł? Co to za gość przyszedł? O, dzień dobry! Zostaw Wilsonka jedzonko, od razu ty żreć. Zwiedzasz? Cześć, cześć Banty. Cześć. Cześć. Siema. Cześć Banty. On jest w szoku, nie wie co się dzieje. Nie wie co się dzieje. Siemano. 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 Jej. To jest piesek Damiana. Ile go już masz? 2 lata. I kim on jest? Rasa. Boston Terrier. No. Zabójca. Te pieski dość często chorują, co? Nie, moja. A ty nie krzycz tam na razie, musisz być w zamknięciu, nie. Bo będziecie się rzucać i wyjdziesz na negatywnego niszczyciela tutaj na YouTubach i będzie. Znowu dostaniesz jakąś negatywną łapkę. Potem się poziomkujecie, jak na dwór wyjdzie. Wtedy tak. No. Wtedy ten nie akurat nie chorował, tak? Bo to... Nie, to bulldogi chorują obu strony. A, bulldogi. Czyli to nie. Nie, nie. No ale zbyt duży nie urósł, także... No, siemano Banty. Damian, czemu ty jesteś smerw w ogóle? Czemu smerw? No. Jak pracowałem kiedyś w Zembrowie na siłowni. I wiesz co, ktoś dla beki, przez mój wzrost. Mówi, chodź smerw. I potem tak na tej siłowni zaczęli na mnie mówić smerw, smerw. I potem doszło ten koks, bo zacząłem rosnąć. Nie dlatego, że coś tam, ale no, doszło. I tak po prostu, wiesz, przypięli mi tak, ktoś dla beki rzucił. Dużo ludzi tam było na sali, usłyszało. I potem tak jest Murphy się śmieli, a potem się przyjęło i... Ale w sumie takie sympatyczne, co? Nie wpływa to na ciebie, no masz nie, 67 lubię. To tak jak no, nikt, ale nie? Bardzo lubię, znaczy nie uraża mnie taksywka, nie, bardzo bo lubię. To nie jest jakieś, wiesz, przykurcz, krasnal. Nie, no więc wiesz, miło się kojarzy, bo z bajką z dzieciństwa, także... Jakie bajki oglądałeś w dzieciństwie? O kurczę, no to za moich czasów... Dragon Ball oglądałeś? Tak, Dragon Ball, ale wiesz, jeszcze tak jak Dobranocki, Gumisie... No. Puchatek? Kubuś Puchatek, co tam było, Muminki, no. No takie wiesz... Teraz dzieciaki nie mają takich bajek, tylko jakiś Cartoon Network i te bajki takie wyimaginowane strasznie. No, no te, ale są spoko też. Jeżeli, wiadomo, to jest tak jak z internetem, jeżeli chce się wykorzystać i wybierze się fajne źródła, to są spoko. Ty, a ty co, chcesz reklamować Seven Nutrition? Tak? Dobre białeczko? Dobre białeczko? Daj mi swoje żreć. Dobra, to zaraz. Damian właśnie pozuje. Sędzia Banty ocenia. Banty, jak oceniasz formę Damiana? Sympatyczna, tak? Oblizujesz się aż, czyli jest pysznie. Tak? Dobrze, 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 dobrze. I krab. Tak jest. Musimy teraz jechać w jedno miejsce w bardzo fajnym celu, ale to dowiecie się za chwilkę, także najpierw małe zakupy. Świeżo otwarty Viking Point. Od razu się jakoś tak buzia bardziej cieszy, co? Dokładnie. Także wchodzimy. Tutaj też możecie śniadanko zjeść, obiady. Piotr oczywiście zaprasza, dziewczyny zapraszają. Można kupić dietę też? Można. Bo Viking ma catering, także niedawno otwarty punkt, drugi punkt też jest w Białymstoku, trzeci będzie jeszcze niedługo otwarty, ale to się
dowiecie, myślę, na bieżąco. Jeżeli chcecie, to śledźcie stronę Wikinga. Możecie też tu dostać suple z siódemki, czy prędzej, czy później będą dostępne, także Seven Nutrition też będzie. No i tutaj takie zdrowe, wszystkie są fit posiłki, prawda? Tak jest. No, także... Bez tłuszczu. Tak. I Piotr, opowiedzmy może troszeczkę o tej akcji, prawda? No bo to jest która już edycja? Piąta edycja, w której zbieramy na? Schronisko w Sokółce i zawsze tutaj można przynieść karmę. Karmę z jakich firm, może pamiętasz? Purina. Purina na pewno. Pedigree. Pedigree na J jeszcze była taka. Tak, no, firma na J. Ja tutaj wstawię po prostu, może najlepiej, jakie firmy. Można wszystkie przynosi. Tam w tym schronisku w ogóle nie ma karmy. Te psy może zjedzą jakąkolwiek. No to wiadomo, no, mają biedę. I w tym roku idziemy na rekord, czyli jaki do tej pory był? Do tej pory zebraliśmy 2,5 tony karmy w ubiegłym roku. W tym roku chcemy to przebić, myślę, że około 3 ton zebrać. 3 ton. A jak się postaramy, no także jak możecie, to udostępnijcie, dajcie oczywiście ten materiał. Niech najwięcej, jak najwięcej osób się dowie, może dobijemy do 5 ton. Kto wie, byłoby naprawdę fajnie. Piotr, jak u Ciebie w ogóle plany startowe? No bo nagrywaliśmy już kiedyś materiał, jakbyście chcieli zobaczyć, to Piotr, ile wtedy było w martwym ciągu na Arnoldzie? Tam zrobiłem 333,5 kilo. Później to poprawiłem na 340 w juniorach jeszcze. Jeszcze w juniorach. A w tym roku raczej już nic takiego w ciężarach nie będę robił, bo jakby no nie mam czasu. Mam no ale skupiłeś się na sportach walki, prawda? Na sportach walki, na pracy. Ale myślę, że w przyszłym roku poprawię to. No także wszystko przed Piotrem. Jeżeli możecie, tak jak mówię, udostępnijcie, bo staramy się pobić rekord, czyli minimum 3 tony, a jest co zbierać. Także ludzie z Białegostoku, z Podlasia ogólnie, jeżeli możecie przyjechać i pomóc, dać karmę, także pomagamy. Dobra, my z Bantim już wracamy. Banti, pomogliśmy. Jakoś Banti jest zapatrzony na to, co się dzieje. O, tutaj już jest zapatrzony. Powąchał mnie. Banti, pomogliśmy. Ty też pomogłeś dla piesków, które nie mają tak dobrze w życiu jak ty i Wilson i reszta. Dzisiaj u Damiana zostały 4 tygodnie do pierwszego startu. U pana Roberta Piotrkowicza, także... O, Banti już idzie do tyłu na swoje siedzisko. Nie, jeszcze nie ucha. Także Banti, jeszcze możesz tu posiedzieć. U Damiana dzisiaj 4 tygodnie. Forma, tak jak widzicie, jest sztos, także troszeczkę wagi mu poleciało. Mam 95,5 kg. Będziemy więc dzisiaj ładować i dość sporo, 800 węgli do tego, co już zjadł, czyli łącznie będzie 1000 węgli około. Zobaczymy jutro, jak to się będzie prezentowało wszystko. Wyślę mi z rana fotki, no ja Damiana widzę dość często. Poprawiamy to pozowanie, bo pozowanie jest bardzo ważne na scenie, jest najważniejsze moim zdaniem, no bo jeżeli nawet masz świetną formę, a nie potrafisz się sprzedać, albo ktoś ma lepszą formę, a on nie potrafi się sprzedać, no to możesz naprawdę ugrać dużo. Możesz schować swoje mankamenty, pokazać swoje walory bardziej, także okej. Dzisiaj Damian, co ćwiczysz? Dzisiaj mam plecy i barki. A ja dzisiaj dziennie treningowy, także u mnie w planach obecnie jest troszeczkę odżywić organizm. Idzie to troszkę, no wiecie, organizm w pewnym momencie już jest tak napędzony, że ciężko jest go tak bardzo odżywić, ale idzie powoli dobrze. Treningi są naprawdę na wysokim poziomie i jestem z tego bardzo zadowolony. Także, no, plan znacie, wiecie co się dzieje, my lecimy do domu. I słyszymy się za chwilkę, także siemanko. Śledźcie kanał Damiana, więcej tam nie będę mówił, co dzisiaj u niego, może będzie chciał nagrać, także siemano, do zobaczenia, my za chwilkę się widzimy, a Damian się żegna, Banti się żegna, Banti nastawił uszy, czyli jakiś piesek idzie. Się obejrzał jak z jakąś kobietką, to musi być kobietka. Jest i złośnik, zazdrośnik, co to było? Co to były za nerwy, co to była za walka? Co to była za wojna? Dlaczego krzyczałeś tak głośno? Co? Dobra, byłeś grzeczny. Siadaj, usiądź, siad. Proszę. No i w tle tworzy się kolejny posiłek. To będzie 200 g indyka, 100 g mąki ryżowej i do tego 50 g borówek. No a tak z newsów, no to Bonak właśnie potwierdził, że nie będzie mógł wziąć udziału w Arnold Classic przez problemy z podróżami. Chyba za krótko był po prostu w O2. No i musi jeszcze troszeczkę pobyć, no ale na Olimpii na szczęście weźmie udział z tego, co mówi. No i jeżeli ktoś obserwuje Instagram, to często widzi, że jestem właśnie w tym miejscu, czyli w Krycanie, na
kawce, także to jest takie moje miejsce. Myślę, że każdy powinien mieć takie miejsce, w którym po prostu będzie mógł się wyłączyć chwilkę, wszystko odstawić, także tak, nagram i odstawię wszystko, po prostu wyluzować, wyłączyć myśli, posiedzieć po prostu z dobrą muzyką, posłuchać sobie czegoś i po prostu, tak jak mówię, totalny reset, totalny chill. Przez jakieś pół godzinki mnie nie ma, także biorę się za kawkę i widzimy się zaraz. Mam teraz taką dziwną rozkminę. Może wy mi pomożecie. Co gdyby na scenę kulturystyczną wyszli w tej samej wadze, w tej samej kategorii, identyczni bliźniacy? Jak by wtedy sobie poradzili z jedzeniem? Powiedzmy, że pozowania też się uczyli razem, no są w tej samej formie identyczne. No i jeszcze po kawce, jako że dzisiaj tych kroków nie było zbyt wiele zrobionych, postanowiłem się przejść na mały spacerek. Także widzicie, no w Białymstoku robi się już coraz zimniej. Nie wiem jak u was, u nas no, troszkę naprawdę odczuwamy już. Także staram się no, nie rozchorować. No więc już prawie 9000 kroków zrobione. Tyle zostało, że do końca dnia na pewno zostanie samowolnie napite. No, przyszedł do mnie taki mały kartonik. Nawiasem dostałem kubeczek fajny. Spoko? Git. I teraz ja zagram takiego influencera, że nie wiem co tam jest, co tam może być. Doskonale wiem, ale czy wy zgadniecie? Zostawiam teraz taką minutkę, sekundkę. Możecie napisać w komentarzu co to jest, co to jest. A teraz otwieram. Tylko gdzie jest nóż? Dobra. Wiecie jak to jest. Kulturyści jedzą raczej sporo. Na wszystko idą pieniądze, więc jak się da znaleźć jakąś promkę, to znajdujemy promkę i korzystamy z niej. I czasami ludzie mi podsyłają ciekawe produkty, które ja używam. To jest apteka Melissa i w niej możecie dostać czasami promocję też fajną na niektóre rzeczy. Ja tu znalazłem promocję na klejki. Mam 30 klejków, akurat tu są z Bobowity. Tak. Patrzcie co jeszcze dostałem, osłonki Junior. No cóż, może pomyśleli, że dla dzieciaka jakiegoś, no ale mi się raczej nie, tego się nie spodziewałem. No. Tego nie zamawiałem, nie potrzebuję. Osłonka C się to nazywa. No i ma jeszcze bakterie probiotyczne. No cóż, skoro 30 kleików, no to może i pomyśleli, że dla dzieciaka. No, ale nie, to nie dla, znaczy dla dzieciaka, bo jak to się mówi, mężczyźni nie dorastają, tylko zmieniają się zabawki, czy coś takiego. No, mniejsza. Czy tak czy siak 30 klejków z apteki, którą podałem wcześniej nazwę. Jeżeli znajdziecie promkę, no to wy też skorzystacie. No i dzisiaj jeszcze troszeczkę pracy dla was wykonane. Materiał, podcast nagrany z, myślę, bardzo ciekawy, interesujący, który pokaże wam, że prostota naprawdę się sprawdza. Także oczekujcie, na dniach na pewno zostanie dodany. No i tak w sumie kończy się ten dzień. Zostały mi już tylko dwa posiłki. Nie sądzę, że coś ciekawego, wartego pokazania się już wydarzy, także nie ma co przedłużać. Dwa posiłki, czyli 100 gramów mąki ryżowej w pierwszym i 200 gramów indyka, a w drugim 200 gramów indyka, 100 gramów, 120 gramów mąki ryżowej i 40 gramów migdałowego masła. Także no, dzień fajny, naprawdę pozytywny. Fajnie, warto pomagać, bo to wtedy też pomagamy sobie psychicznie, bo ktoś czuje się lepiej, my czujemy się lepiej, bo ktoś czuje się lepiej. Także warto, jeżeli możecie, tak jak wspominałem, udostępnijcie ten materiał
żeby jak największa ilość osób mogła się dowiedzieć o akcji Wikingów, którzy no, rok temu zebrali już bardzo dużą sumę, ilość karmy, właściwie nie sumę. I w tym roku idziemy na rekord, także pomóżcie, jeżeli możecie, chociaż w ten sposób. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę, a my słyszymy się już niebawem. Dzięki.